Cześć kochani, witam was w kolejnym vlogu. Powiedz cześć Anastazja. Cześć. Jesteśmy gotowe, była długa przerwa, długo nie było żadnych vlogów, dlatego że musiałam odpocząć. Ostatnio pojawiły się filmy z makijażem, ale wracam do was z pozytywną energią. Taką energią, że właśnie jedziemy do pediatry z Anastazją, bo Anastazja jest przeziębiona. Także jedziemy i widzimy się za chwilę. Wyszłyśmy. Byłyśmy u pediatry ile? 2 godziny. 2 godziny u pediatry, była taka kolejka, było tyle dzieci i niestety pediatra trzyma bardzo długo, każde dziecko sprawdza i zmarzłyśmy, bo nie było wewnątrz ogrzewania w poczekalni. Anastazja jest głodna, jest godzina 1:00 po południu, dojechałyśmy na 11:00, naprawdę masakra. Także teraz zastanawiamy się, czy pojechać gdzieś coś zjeść, czy kupić coś szybkiego i w domu sobie przygotować. No, zaraz no, zobaczymy. Nie będzie kolkoza, nie będzie to pani lakaza, kiedy nie chodzi mi meritum, kolkoza nie boli. W jakim sensie zasługujesz na to? Allora, w jakim sensie zasługujesz? Dato che il sushi, come ha detto la mamma, essendo lì un po' difficile mangiare il sushi. Bo nie wiem, czy wiecie, ale restauracje we Włoszech są otwarte w godzinach obiadowych od 12 do 2, więc nie zdążymy. Dimmi papi. O, dzwoni tata. Ciao albo papi, do mnie, sono appena albo uscita. Adesso io non ce la facevo più, papà, 2 ore. Vabbè, mi ha fatto il tampone per lo stafilococco, una cosa del genere. Streptococco, stessa cosa. E non ce l'ho. Mi ha detto semplicemente di stare a riposo questi giorni perché è una forma vira. Papà! Piange sempre e dopo le prende per ultimo, sempre. E quando le prende va al lavoro. Esatto, perché non può stare a casa. Pediatra Anastazji zrobiła tampone, badanie, czy ma streptokokko. Streptokokko, co to jest? Poszukałam i streptokokko to paciorkowiec. Nie wiedziałam, że po polsku się to nazywa paciorkowiec. W każdym bądź razie jest bardzo dużo osób chorych tutaj niby w okolicy, więc wolała to sprawdzić. Nieprzyjemne badanie, prawda? Bo tam ci grzebała w gardle. I teraz zmarznięte, lecimy gdzieś coś zjeść, ale nie wiem, myślę, że w jakimś centrum handlowym szybciej, tak szybciutko coś zjeść i później lecimy do domu, bo w domu nie mam gotowego, bo w domu nie mam nic, ani w lodówce, ani żeby tak szybko przygotować, na makaron trzeba czekać 20 minut. Troppo tempo, quindi. Za długo. Troppo, basta. Jedziemy do, no nie wiem, do Esselunghi. Sì, lì fanno i panini. Se troviamo qualcosa sulla strada di più buono, andiamo lì. Nie, jest za późno, żebyśmy gdzieś się zatrzymali. E cercalo, però, se già ti si in testa che non ci sarà niente. Anastazja, musicie wiedzieć, że uwielbia jeździć do restauracji, więc ona, wystarczy ją gdzieś zabrać i jest zadowolona, nie? Dobra, jedziemy coś zjeść, bo też umieram z głodu. This is my alter ego, Anita Maxwin. Anita Maxwin. Anita Maxwin. Postanowiłyśmy przyjechać do centrum handlowego Elmos, które znajduje się blisko nas i zjemy sobie tutaj obiad. Zobaczymy, co będzie jeszcze gotowe i może wskoczymy sobie tak szybciutko do Zary. Może tak szybko, później sobie skoczymy do Zary. Tak, myślę, że tak. Zaczęły się promocje wszędzie. Jestem dzisiaj bez makijażu, wyglądam na pewno świetnie. Wszędzie są promocje i Anastazja mnie chce naciągnąć na małe zakupy. Un pantalone della tuta mi serve, basta, poi sono a posto. Non sarò mai a posto, ma sì, sono a posto. Ciągle coś potrzebujesz. Spodnie dresowe. A tu mamy prima donna. Zobaczmy, ile kosztują. Ja potrzebowałabym takie kozaki. O tego typu, ale nie chciałabym na obcasie 20% są tylko przecenione. Za wysokie? Preferisco come parte sotto.
te, ale bardzo wysokie są. Ja wolę takie, jak są, bo są cieńsze. Bardzo ładne. Zobacz cenę. A solo uguale a quelli che avevi già. No, ale moje są już takie zniszczone. 56 euro. Niedużo. Tam mamy poke, ale jest zimna, a ja mam ochotę na coś ciepłego. Jest piadineria, polecam piadiny. Właśnie. Vero sapore greco. No może nie, greco nie. Ja bym zjadła dobrą piadinę, taką wypasioną. No. Albo... Co tu jeszcze mamy? Jatika. Jest McDonald's, ale powiedziałabym, że ryby raczej nie. Vero sapore greco. Tutaj mamy różne jakieś greckie dania, ale też nie. To jest fajne, Veneraus. Ale to już taki obiad jest. Zobaczmy, co tam. Może, możliwe, że nawet jest zamknięty już i że już nas nie przyjmą. Menu pranzo. Od poniedziałku do piątku. Talerz z piciem 9,50. I tutaj mamy pierwsze danie. A jeśli chodzi o drugie danie, to 12,50 za osobę. Co chcesz, kotleta czy chcemy piadinę? Chcemy wiedzieć piadinę, to chcemy piadinę, że chcemy parmigiano i utrafę. Chcesz to? Okej. Okay. Polpetta ma w sobie polpette. italiane cotte al forno, parmigiano reggiano, pesto di pomodori secchi, lattuga, pomodoro, majonezę. Bierzemy coś nowego? Ok, zamawiamy. Stiamo aspettando la fiala, ho detto tanta fame. Sono le 2:30, gli sto morendo di fame. 209, sì. Ne siamo 15. Zamówiłyśmy sobie dwie piadiny na koniec i ja zamówiłam sobie estate, a Anastasia eccellenza. No, contrario. Contrario, dobra. dlatego, że niestety polpetta, no nie było już polpetty, wyskończyły się. Moja będzie z culatello. Culatello to jest taka część prosciutto crudo bardziej delikatna, słodsza. Do tego pomidory, lattuga, mamy też patę z oliwek, bufala, mozzarella di bufala, a Anastasia wzięła sobie z bresaulą, pycha, squacquerone, grillowane cukinie i ocet balsamiczny. Połowa jest moja, bo ja, twoja też mi inspiruje i ja ją chciałam. Tak. Za chwilę będzie nasza, 215. Jesteśmy głodne, bardzo głodne. Chcemy coś zjeść. To jest towarzystwo nastolatki. Ho scoperto che puoi trovare la spunta di lettura anche su Instagram. Zobaczcie. To jest z cukinią i z bryzaulą, a to jest moja. Zjemy sobie pół na pół. Anche mia. No. Metà. Ma tu fai le piadine così quando me le faccio a casa. Strafa così. Pyszna. Naprawdę pyszna. Byłam głodna. Ty też byłaś głodna. Nie podoba mi się. Nie bardzo. Nie. Zabierz nastolatkę na zakupy i zobaczcie, jaka jest szczęśliwa. Są sempre questi. Ale to jest cieniutkie. No, że nie na zimę. Ma się wrażenie, żeby to była, jakby to była piżama, naprawdę. A ty jeszcze... Ale nie takie, takie cieniutkie. Erano uguali, identici. Dobra. Co to jest? M? No, ale S. Ty potrzebujesz XXS. Jest nawet. Może. To jest nowa kolekcja. Idziemy zobaczyć do Zary. Wychodzimy z Zary i nie uwierzycie, nie znalazłyśmy nic. Zero fajnych rzeczy. Albo są już wykupione, albo nie wiem.
przed wyprzedażami zawsze człowiek znajdzie i rozmiar, i model, i kolor, i wszystko. A jak zaczynają się promocje, to nie znajduje człowiek zupełnie. Co myślicie? Te? Przymierzyłam buty, które wydają mi się bardzo fajnie wyprofilowane. Nie wyglądają źle. Co myślicie? Fajny słupek, fajny obcas na słupku, wygodny. Z przodu fajnie ścięte, mogą być ciekawe. Fajne? Wziąłeś czy nie? Było sobie... Średnie. Nic specjalnego. Czekajcie, czekaj. Jest też taki model. Fajnie wyglądają. Myślę, że mogą być ciekawe. Na tym samym słupku, tylko taki, taka a la skóra węża, nie? Też mogą być ciekawe. Nie, myślę, że nie. To nie jest model butów, które bym chciała. Chciałabym takie wyższe. Nie takie może bardzo wysokie, ale troszeczkę wyższe. Bo takie już mam z Tosca Blue. Bardzo podobne. Fajne, ale nie ma szału. Fajna cena, bo są przecenione i kosztują tylko 36 euro, więc to niedużo. Mi się podobają też takie. Anastazja, zobacz. Bardzo fajne. No i może nie ta skóra taka, no. Bo to teraz są... No 175 kosztowały, kosztują 140. Ale fajna skóra, już widać, że to jest porządny but. Sprawdzimy jeszcze barkę, bo w barce często są fajne buty, niestety promocje są słabe. Zazwyczaj nie są to buty tak bardzo przecenione. Te wyglądają fajnie, ciekawie, ale nie chciałam na takiej wysokiej szpilce. Ceny kozaczków, bo jest napisane do 50%, ale uwierzcie mi, rzadko które buty są przecenione więcej niż 20%. Fajny obcas. No wszystkie takie wysokie, ale ja nie bardzo chciałam z obcasem, bo wtedy nie mogę tak biegać, ja bym chciała takie na co dzień, a obcas jakby nie było trochę nas tutaj blokuje przy bieganiu cały dzień. Bardzo ciekawy but, błyszczący, coś tutaj się nietypowego dzieje, ale reszta to wszystko na obcasie. Wysokie, fajnie wyprofilowane, ale na obcasie. Te są fajne. Mole igual. $179. Bardzo fajne, ale to drogie. 180 euro. Bardzo fajne. Fajnie się prezentowały w ręce, ale na nodze. Nie no, fajnie wyglądają, ale nie tak fajnie jak wyglądały na półce. Nie? Średnie. Koko się cieszy, że nas widzi i zawsze jak się cieszy, kiedy wracam do domu, to ma coś w buzi. I tym razem ukradł z suszarki skarpetkę umytą. No cześć! No cześć! No cześć! No cześć! No tak! No tak! A weź misia, bo z tym misiem fajnie wyglądasz. To jest jego miś, a miś jest prawie duży jak on. Wróciłyśmy, zrobiłam sobie kawę w moim nowym kubeczku. Mówiłam wam o nim, o tym prezencie, który dostałam od mojej mamy na Instagramie. Nie wiem czy, nie, tutaj na YouTubie na pewno jeszcze nie, dlatego że to jest pierwszy vlog po świętach, a zestaw tej ceramiki dostałam na Boże Narodzenie. Jest to kaszmir by Maxwell & Williams. Bardzo ładne kubki, nie tylko kubki, dostałam też takie filiżanki troszeczkę mniejsze z talerzykiem. No piękne, to jest taki idealny rozmiar na kawę.
jak dla mnie na drugą kawę, bo rano piję cappuccino w takim mniejszym. To jest cały rytuał. Nie wiem, czy wy też tak macie, że kiedy pijecie kawę, to lubicie pić kawę w ulubionym kubku, w takim idealnym rozmiarze, nie za duży, nie za mały, taki wasz, każdy ma inny. To jest właśnie mój. Śmiałam się dzisiaj, jak rozmawiałam z koleżanką przez telefon, bo mówiła, że rozbiła jej się ostatnia filiżanka, jej ulubiona filiżanka. I od dziś poranna kawa już nigdy nie będzie taka sama. Więc u mnie też tak jest, dlatego o tym wspomniałam. Bardzo ładne. I przy okazji chciałam wam opowiedzieć o firmie polskiej, która produkuje zamienniki drogich perfum. Jest to firma Paris Perfumes, możecie znaleźć ją na stronie paryskie.pl. Dochodzi do nas to wszystko tak zapakowane, to jest akurat damskie, oczywiście widać od razu, bo jest biały, a męski jest w takim opakowaniu. To jest mniejsze opakowanie, to jest 30 ml. To jest 104 ml, a to jest 50 ml, więc sami wybieramy sobie też rozmiar. Na ich stronie widzę, że 30 ml, czyli taki rozmiar, kosztuje około 36 euro, 50 ml 43 zł, 70 zł 104 ml, ale na dole w opisie będziecie mieli kod rabatowy. Jeśli was to zainteresuje, to możecie sobie zaglądnąć, skorzystać, zaraz to wszystko wam opowiem. Po pierwsze pokażę wam, jak wyglądają buteleczki, bo według mnie bardzo ciekawie. Jest to szklana butelka, bardzo minimalistyczne, ale przez to eleganckie, bo płacimy tutaj za to, co jest w środku, a nie za opakowanie. Tak wygląda ten mniejsze opakowanie, a tak wygląda to większe. Wydaje mi się, że bardzo ładnie to będzie prezentowało się na półce, w łazience, czy na przykład w sypialni, w miejscu, w którym trzymamy perfumy. Ja wybrałam sobie trzy i już wam mówię, na co się skusiłam. Po pierwsze, Coco Mademoiselle. I to jest ta największa perfuma. Pryskam sobie. No, na początku jest silny, ale tak zawsze jest, kiedy psikamy, dopiero co jakiś zapach, dopiero później wszystkie nuty do nas dochodzą. Żebyś mi tylko nie ukradła, bo zawsze tak jest, kiedy dostaję jakieś zapachy, to później kradnie mi Anastazja. Drugi zapach, jaki wybrałam i mam oryginał, to Terry Mugler Angel, zapach, który zawsze dostaję od mojego męża, spsikamy na drugą rękę. To, co jest fajne właśnie w zamiennikach, w takich... O, ten, tak. Ale to, aż dotykasz, no masz katar, rozumiem, że nie do końca może czujesz, kiedy ma się zapchany nos. To jest moja nuta. To, co jest fajne właśnie w zamiennikach i czasami pokazuję wam je na moim kanale, to właśnie, że nie każdy może sobie pozwolić na drogie perfumy, na drogie zapachy. Nie każdy chce wydawać setki złotych na to, by mieć flakonik jakiejś drogiej perfumy. Dlatego dla takich osób właśnie rozwiązaniem mogą być inspiracje, które też pięknie pachną, które się bardzo długo utrzymują i to, co najważniejsze, niedużo kosztują. Jeśli was to zainteresuje, to na dole w opisie macie link. Kod Italian20 daje wam 20% zniżki, więc możecie sobie skorzystać. Wybrałam też dla Francesco zapach, którego nigdy nie miał, a który mnie interesował. Jest to Tom Ford Tabasco Vanilla. Taki bardzo intensywny zapach. Jeszcze... No... No, no, nie jestem pewna, czy będą to nuty mojego męża, bo on ma specyficzny gust, ale mi się podoba. Jak przyjdzie z pracy, to mu go dam. Dajcie mi znać, czy używacie takich zamienników, czy korzystacie. Wiadomo, że nie tylko kobiety, ale już też i mężczyźni lubią zmieniać zapach. Nie codziennie, od lat używać ciągle tego samego. A kupienie kilku flakonów takich drogich zapachów, no wiecie, no nie zawsze każdy może sobie na to pozwolić. Dlatego tutaj możemy skorzystać z tego, że one nie kosztują dużo. Możemy sobie kupić na przykład 2-3 w takim formacie mniejszym, 30 ml. Wiadomo, że czym większa butelka, tym bardziej się opłaca, zawsze tak jest. Ale jeśli nie jesteście pewni, jaki zapach wam odpowiada, czy ten zapach wam odpowiada, to możecie zacząć od takich mniejszych buteleczek. Wydaje mi się, że może być to bardzo fajna propozycja dla wielu z was. Dajcie znać, czy coś takiego was interesuje. Ja teraz siądę do komputera, wypiję kawę i skończę 2-3 rzeczy, odpisywać na maile, przygotowywać pewne dokumenty też dla księgowej. Nic
ciekawego, ale tak czasami jest, że nie cały dzień składa się z przyjemności. A teraz pachnę, podnoszę jedną rękę, unosi się jeden zapach. Podnoszę drugą rękę, czuję drugi zapach. Anastazja się leczy, robi aerozol, już tam pół godziny siedzi. Odkurzacz odkurza. Fajne jest to, że w tej kanapie, którą wybraliśmy, że ten odkurzacz nam tutaj wchodzi. Przesuń się, Koko, musisz ciągle być w centrum uwagi, widzicie? Daję radę wejść pod spód i mi odkurza pod spodem, to jest bardzo wygodne. Nie muszę tam po prostu takim normalnym odkurzaczem jeździć. Możesz się przesunąć, chcę tu nagrać coś, pokazać, coś opowiedzieć. Już jest i tak huk, bo robi Anastazja aerozol. Odkurzacz, odkurzacz i jeszcze ty tutaj. Zaraz zrobimy sobie też spremutę, zrobimy sobie wyciskany sok z pomarańczy. Ja bardzo lubię Anastazję, Anastazja niestety nie przepada. I aerozol, który jej robię, to aerobiotik. Polecam, wydaje mi się, że działa i jest to taki naturalny sposób, by rozpuścić katar. Jak jest gorzej, jak już tam się jej pogorszy, to wtedy używam kortyzonu, ale jak jest w miarę jeszcze znośnie, to używamy właśnie tego aerobiotik. I co? Bierzemy się za kolację? Czas na robienie kolacji. Rosołek się gotuje. Anastazja je jeszcze pod wieczorek. Na podwieczorek zrobiła sobie, pokroiła sobie paprykę. Pamiętajcie, że to jest teraz taki okres właśnie, gdzie jest bardzo dużo wirusów, przeziębień. Bardzo łatwo jest się rozchorować. Pamiętajcie, by uzupełniać witaminę C. Papryka ma bardzo dużo witaminy C. Kiwi, bardzo dużo owoców, bardzo dużo wody trzeba pić, uzupełniać tą wodę. No, żeby się, wiecie, nie rozchorować do końca, my mamy szczęście, bo Anastazja na koniec nic jej nie jest. To jest zwyczajny wirus, który powinien sam przejść po 2-3 dniach, powiedziała pani doktor. Także jest ok. Ja się bałam, że ona będzie musiała zażywać antybiotyk. Zawsze starałam się robić wszystko, by tylko im tego antybiotyku nie dać. Koko uwielbia owoce i warzywa, uwielbia mandarynki, uwielbia sałatę. Papryki jeszcze nigdy mu nie dałyśmy. A, Louis. Czy on zje kawałek papryki? Dasz mu kawałek? Nie no, papryki nie zje. Nie wiem, czy może. Zjadł paprykę. No, ale. Wybluł. Nie. W każdym razie lubię mandarynki, sałaty. Prawda? Lubi owoce. Jabłuszka bardzo lubi. Szuka dalej. Anastazja, daj mu. On jeszcze szuka. Wypluł może niechcący, ale Koko. Szuka. Według mnie zje. Tak, zjadł. Wypadło mu niechcący, bo szukał dalej. Nie, to, tego nie. Zjadłem paprykę. Dajcie znać, czy psy mogą jeść takie rzeczy, ale on w ogóle jakiś owocowo-warzywny jest ten piesek. Bardzo ładnie, bardzo się cieszy. Ty też jesteś zdrowy, tak? Anastazja tylko nie lubi wyciskanych pomarańczy, nie lubi kiwi, nie lubi mandarynek. Je prawie wszystkie warzywa, ale nie za bardzo lubi owoce. To jest dziwne, bo zazwyczaj dzieci mają odwrotnie. I to tyle. Mam nadzieję, że ja się nie rozchoruję, że się nie rozchoruję. Gabriele, wam życzę miłego tygodnia i byście byli w zdrowiu. I byście byli zdrowi, bo to jest teraz najważniejsze. Bardzo dużo osób wokół choruje, się przeziębiło. Dzisiaj na kolację rosołek, może na Netflixie jakiś film i tak się będziemy relaksować. Dajcie znać, czy oglądacie coś fajnego na Netflixie. Szukam jakiegoś fajnego filmu. Czamori! Albo jakąś fajną serię. No coś ciekawego. Dajcie znać, czy coś polecacie.